malowniczym obszarze chronionym wzgórza Ostrzeszowskiej Kotlina Odolanowska znajduje się zalew będący jedną z głównych atrakcji turystycznych Kobylej Góry. Wybudowany został na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku na strumyku Merszenica. Zalew Blewąska ma powierzchnię około 17 hektarów. Nad zalewem, zwanym też potocznie jeziorem, ma siedzibę Ostrzeszowski Klub Jachtowy Orion, zawiązany w grudniu 1976 roku. Od tego czasu sympatycy żeglarstwa spotykają się i realizują swoją pasję. Początkowo przez pierwsze 9 lat klub miał swoją siedzibę w Antoninie. W roku 1985, jak powstał zalew Blewąska, przeniósł się do Kobylej Góry. Trzon jacht klubu stanowią zapaleńcy żeglarstwa. W tej chwili klub zrzesza w granicach 65 osób. Są to, że tak powiem, w cudzysłowie starzy członkowie i młodzi. Próbujemy klub odmłodzić, bo w tej chwili no jest ta możliwość dzięki działalności tych optymiściarzy, młodych dzieci, które tam mają wiek od 7 do 14 lat. Przy dużym wkładzie i zaangażowaniu członków klubu udało się stworzyć niepowtarzalne miejsce, gdzie każdy może odpocząć, pożeglować, skorzystać ze sprzętu wodnego i miło spędzić czas. Jak sami członkowie klubu z dumą podkreślają, ich przystań żeglarska nieprzypadkowo tytułowana jest najpiękniejszym miejscem nad całym zalewem. Szczególnie gwarno robi się na kei w słoneczne letnie dni i weekendy. Poza rolą organizatora rekreacji, przystań jest przede wszystkim miejscem spotkań członków klubu. Tutaj powstają pierwsze plany rejsów, tutaj przekazywane są wrażenia i doświadczenia. W tej chwili działalność klubu skupia się na szkoleniu młodzieży w klasie tak zwanej Optymist. Działamy w tym zakresie od 2 lat, a druga część działalności klubu to jest działalność żeglarska, organizowanie rejsów w różnych miejscach świata, można nawet powiedzieć, bo nasi członkowie żeglowali i na Spitsbergenie, żeglowali i na przylądku Nordkap, żeglowali w Chorwacji, żeglowali na wodach Morza Śródziemnego, no i na Oceanie Atlantyckim i Spokojnym. W sobotę 8 września na zalewie odbyły się regaty Opieczoną Gęś zorganizowane wspólnie z Ostrzeszowską Lokalną Grupą Działania. Zawody stanowiły jedną z imprez w ramach 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Pasztetów i Potraw z Gęsi. Pomysłodawcą regat jest Bogdan Ogrodowski, sekretarz Stowarzyszenia OLGD. Zawody odbyły się w 3 kategoriach. W klasie 420 pierwsze miejsce zdobył Stanisław Mączkowski z klubu żeglarskiego Odkrywca Kalisz. W klasie Optymist, grupa A, najlepszym zawodnikiem okazał się Jan Budkiewicz, reprezentujący uczniowski klub żeglarski Travers z Ostrowa Wielkopolskiego. W grupie B klasy Optymist na najwyższym stopniu podium stanął Adam Karolczak z klubu żeglarskiego Wodnik Jarocin. Dzisiaj są puchary i dzisiaj oczywiście nie ma pieczonej gęsi, tak jak w zeszłym roku i wcześniej, ale w tym roku mamy wyroby z gęsiny, czyli mamy w tym roku kiełbaski robione z mięsa gęsiego. Przepyszne. Ostatnimi w tym roku zawodami będą regaty na zakończenie sezonu, które zaplanowano na połowę października.